Witamy Was serdecznie na kanale Z Uśmiechem Przeżycie, One Life, Three Life. Witam Was. Łukasz. Ania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dużo uśmiechu. Dzięki Wam. Dzięki wszystkim subskrybentom. Chciałbym Wam podziękować za subskrypcję. Osiągnęliśmy 1000 subskrypcji. Można powiedzieć, przed zamierzonym terminem, bo minął niecały rok. Rok naszego vlogowania będzie pod koniec lutego. Wtedy właśnie dotarła do nas karetka Renault Master. A dzisiejszy vlog będzie o tym, czego nie popełnić, jakich błędów przy zakupie karetki, na co zwrócić uwagę, żeby nie wtopić. No i co? Myślę, że to pokażemy na przykładzie mojej karetki, bo moja karetka to ogólnie była kupiona w ciemno, totalnie w ciemno. Szukałem jej pół roku. To było moje pierwsze poszukiwania, ale mam już wnioski, bo szukałem drugiej karetki do nowej przebudowy i właśnie natknąłem się na te rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, które generują dużo kosztów w późniejszym terminie. Więc jak jesteś zainteresowany, zostań ze mną, a na koniec dla wszystkich subskrybentów, dzięki Wam to wszystko się stało. Tak jak obiecałem w poprzednich vlogach, zrobię konkurs. Albo nie nazywajmy tego konkursem, bo nie wiem jak to YouTube do tego podchodzi, ale rozdam Wam prezenty, które chciałem wcześniej, obiecałem, mówiłem o tym, ale to na samym końcu. No i co? Myślę, że jak jesteś pierwszy raz na tym kanale, One Life, Three Life z uśmiechem przez życie. Uśmiechamy się, one life'ujemy, czyli podróżujemy, no i szukamy wolności, free life. Na ten temat troszeczkę więcej powiem, bo w tym roku nasze one life'owanie będzie troszeczkę inne. Chcemy też zrobić długą podróż, ale o tym opowiem później. A teraz lecimy do mojej karetki. Właśnie a propos, jestem na izolacji, więc tylko poruszamy się po mojej posesji. Tata dzisiaj przywiózł mi mojego kampera tutaj pod dom z serwisu Peugeota. Dlaczego Renault w Peugeocie? Dlatego, że tanio lakierują tutaj na naszej okolicy i tak jak rok czasu nie lakierowałem tych elementów, które miałem polakierować, tak wreszcie to zrobiłem w tym okresie zimowym. Powiem Wam, że Renault jest ocynkowane, więc nie było w ogóle rdzy. Super wygląda od spodu, więc idziemy. A jak van life'owanie, to też gotowanie. Dzisiaj sobie robię skrzydełka z kurczaka. Poddymiam je na wiórkach z jabłoni. I to nie będzie takie barbecue, tylko bardziej po azjatycku. Produkty. Pomarańczo, limonka, imbir potarty. Tutaj będziemy trzeć skórkę z pomarańcza. Mamy miód, mamy sos słodko-kwaśny, ogólnie powinien być sojowy. I mamy czosnek, no i oczywiście nasz wspaniały nóż. To się na razie tak zwanie podgotowywuje. Dlaczego tutaj jest dziura, to później Wam pokażę. Ale ładnie pachnie już jabłonką. Dobra. Więc pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda nasz kamper, czyli specjalny kempingowy. Na chwilę obecną jest troszeczkę wyczyszczony. Malowany był tydzień temu, ale dzisiaj dopiero był do odbioru. Zobaczcie, tutaj miałem wgnioty. Ten próg, te drzwi i tutaj. Tu kolega zadecydował, że wstawiamy nową blachę, więc jest nowe. Słyszycie? Zrobiłem wytłumienie matą bitumiczną, ale ten kawałek zostawiłem ogólnie, więc tutaj jeszcze będę dokładać. No i co? Malowałem tylko to. Na co musicie zwrócić uwagę przy zakupie karetki? Ważna rzecz. Nie wszystkie naklejki idzie spolerować. Zobaczcie, tu wszystko mi się ładnie spolerowało. Te napisy, telefony, co tu były, takie rzeczy, te pasy, wszystko ganz. Ale pokażę Wam jedną rzecz, która się nie spolerowała, nie tylko jedną, ten krzyż. Decyzja taka padła, nie będę tego malować, dlatego że chcemy go ładnie obkleić, ale papierkiem muszę, bo to się wtopiło, po prostu
wtopiło się w lakier. Czyli trzeba spolerować to wszystko do gładkiej blachy, tak jak tu. To muszę jeszcze sobie wypolerować. Ale to już mówię, chciałem po taniości. Tam jest takie miejsce. No i jedyne miejsce, co jeszcze zostało, to ten krzyż. I to też sobie spoleruję. Robię to auto pod siebie, więc stwierdziłem, że nie będę po prostu tego malować. Wolę te pieniądze przeznaczyć po prostu na podróż. No i tyle. To jest jedna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, bo nie wszędzie widać na przykład, jak są naklejki wgniotki. Tu jest delikatna wgniotka. Tu jest delikatna wgniotka. Blacha jest na tyle elastyczna, jak idzie gdzieś się tam do niej dostać od tyłu, że można to w sumie wybrzuszyć z powrotem. Tu miałem wgniotkę po całości. Kolega mi to wydusił. Nie ma problemu ogólnie. Ładnie wygląda. Takie mankamenty. Wszystko ładnie wygląda, tylko na vlogach, nie? To ogólnie będę skrobać. Będziemy ładnie robić nowy po prostu klej elastyczny, albo sika, albo coś. I tak czy tak będę to obklejać. Więc ja się tym nie przejmuję. Najważniejsze, że no, renówkę w ogóle rdza nie bierze. Od spodu jest naprawdę piękna. Więc zobaczcie. I wygłuszyłem moje drzwi z jednej i z drugiej strony. Powiem wam, że bardzo to dużo dało. Jest cichutko. Naprawdę rewelacja. Ja wkurzałem się w zeszłym roku, bo coś okazało, nową poduszkę założyliśmy, a ta poduszka i tak padła od silnika i coś tam zawsze przy puszczaniu gazu nam buczało. Tu już nic się praktycznie na tyle nie rusza, nie drży. Znaczy tu się, wiadomo, że się rusza, ale nie drży po prostu i jest o wiele, wiele ciszej. Wchodząc do środka, czekajcie, na co musicie zwrócić uwagę. A, no najważniejsza rzecz, bo szukałem ostatnio karetki, tak też opowiadam wam, że mógłbym sprzedać swoją, robić nowy projekt. No kurczę, chętnie bym chciał, ale naprawdę ciężko to ogarnąć. Trzeba długo poszukać. Ja mam tu schowane Webasto. Nie pokażę wam tego, bo ta klapka się podnosi do góry, a tu mam zbiornik. Dla nowych osób w ten sposób mam ogarnięte to pomieszczenie techniczne. Taka krytyka była, bez sensu w ogóle drzwi z dwóch stron, kto by to chciał i to. Mnie to na przykład pasuje. Śmieszą mnie czasami na przykład te wasze głosy negatywności. Spoko, to jest mój pomysł, to jest moja wizja. Ja czasami szybko pokazuję na flow, tu jest zbiornik, tu coś. Pokazuję zbiornik, którego nie ma. Nie, bo ja go widzę po prostu, że on tam jest. No, więc spoko, uśmiech tym wszystkim osobom. Gasbank. Klapkę sobie pomalowałem też. Tutaj sobie tankuję gaz. Spoko. Patrzcie, w karetkach kabel macie, czyli odcięcie na tył, powiedzmy, prądu. Tutaj mam odcięcie separatora. Nie chcę praktycznie, żeby zawsze ten alternator ładował te akumulatory, bo mam ogromny panel słoneczny 500 W i on naprawdę daje radę. No i w sumie naprawdę, no kurczę, nigdy mi nie zabrakło prądu. Jedyne co, to muszę przepiąć to Webasto jakby na te akumulatory tutaj, które się tu znajdują. Tu mam dwa akumulatory i tu mam 260 amper w tych dwóch akumulatorach. Naprawdę to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy jest taki sens. Na dziko ogólnie ogarniałem się. Przetwornica 2x1000. Spoko, starcza. Regulator napięcia Victrona dla nowych osób. Przepraszam ogólnie, że pokazuję, ale jest zainteresowanie. Dziękuję w ogóle za tyle wyświetleń i tyle łapek w górę pod vlogiem, jak tanio wybudować kampera. Zachęcam do obejrzenia też koszty, tylko te koszty to już nie będą takie tanie, jak wcześniej ja budowałem. 30% na przykład, bo dzwoniłem wczoraj do sklepu i ogarniałem tutaj markizę i chcę zrobić te boczne ściany dokupić. To rozmawiałem z tym panem z MP Camp. On mówi 30% poszło wszystko w górę, więc jest masakra. No zobaczcie, ja ocieplałem sobie taką pianką 2,5 cm. Pytacie się ogólnie, czy to ocieplenie w tym kamperze sprawuje się. Jest to taka cienka wata. Czy to się sprawuje? Ogólnie nie wiem. Bo
ja zimowałem w minus 2 stopnie, to żadna też temperatura. We Basto chodziło sobie na 19 stopni, ja tu miałem cieplutko. Trochę wkurzało mnie, że ono częściej się na pewno załączało, to fakt, czyli zużycie było większe prądu. Ale czy warto robić samochód jak termos? Chociaż to i tak nigdy nie będzie jakby termosem. Latem pytacie się, jak to się sprawuje, to ocieplenie w ogóle. Ja sobie wygłuszyłem te drzwi, ociepliłem też drzwi. Właśnie ta wata mi została, bo będę poprawiać tutaj. No, nie zajrzymy, dobra. Będę poprawiać tutaj po prostu docieplenie. Na przednich drzwiach stwierdziłem, że nie będę tego robić, bo to nie ma sensu, ale już wam tłumaczę. Latem jest gorąco, wpuszczacie tak naprawdę chłód. No i co teraz? Gdy nie masz klimy, jak ty wychłodzisz takie małe pomieszczenie, gdy jest tak gorąco? Otworzysz okno, wpuszczasz tak samo ciepło. Ja sobie radzę w ten sposób, że ja mam klimatyzację. Tutaj mam nawiewy i mogę sobie zrobić po prostu nawiewy i mogę sobie włączyć klimę. Klimę sobie włączam tylko w przypadku, gdy no naprawdę już jest gorąco. Ale wymianę powietrza mogę sobie włączać. Tego wentylatora nie włączam, bo zobaczcie, on jest hałaśliwy. A te nadmuchy na tyle mogę sobie wysterować, że spoko, nie? Tu mam panel sterujący dla nowych osób. Wykorzystane wszystko jest. Fajnie, bo mam te maty z przodu. Te maty tutaj ogólnie zakładam tam naprzód, więc to też izoluje. Ta ściana też izoluje. Dostęp do przetwornicy mam tutaj. Włączam sobie, wyłączam. Kapitan przyczepa. Jak chcecie zobaczyć fajnego vloga takiego kompletnego, możecie wpaść do niego na kanał. Byliśmy u niego. No. To w końcu wymienię. Taką zagadkę, bo też to jest wersja L2 i mówicie ogólnie, że to łóżko za krótkie. Może i za krótkie jest, to fakt. Ale od tej ściany, bo tutaj jest szyba, tu jest głęboko, nie? Zobaczcie, tutaj dotąd. Mamy 1,90 m. No to nie wiem, czy to jest mało. Ale we dwóch i na przykład, jak jesteśmy Ania, często też jeszcze przy komputerze, bajerzy i w ogóle, stwierdziłem, że zrobię sobie to łóżko alternatywnie wysuwane jeszcze tu. Ale to nic nie zmieni tak naprawdę. Tyle, że nogi wam będą mogły tu wystawać, bo tak naprawdę to tu będzie 1,85 m, a tu jest 1,90 m. No to będziemy mieli zajebisty duży kwadrat. Jedynie co, to możesz swobodnie łóżko wypuścić do przodu, nogi wypuścić, rękę se wyciągnąć i nie ma problemu, nie? Ale na dłuższą metę, na pół roku, na rok, jak sobie jeździcie, to spoko, można to zrobić. Ja to będę robić, bo nie wiadomo, co nas czeka. Chcemy podróżować, więc sobie w ten sposób po prostu to ogarnę, nie? No i tu zrobię jakąś nogę, wtedy ewentualnie to będzie się składać. No i tyle. Co jeszcze? Muszę sprawdzić, co się tu dzieje. O, zobaczcie, dymek już puścił. Tu sobie zmniejszymy. I to jest tak zwane podwędzanie. O, kurczaczek jeden zleciał. Spoko. No, i teraz podwędzimy to. A potem zobaczycie, co dalej. Zmniejszę. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Aha, no dobra, to jest właśnie najważniejsze rzeczy, to jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, czy ma samochód przetwornicę. Czy ma akumulator dodatkowy, czy ma Webasto. To są już duże koszty, które się robią, bo ja znalazłem ostatnio fajną karetkę. U Rafała ogólnie te karetki schodzą, można powiedzieć, jak na pniu i nie wszystkie zawsze ma wystawione ogólnie, więc warto do niego dzwonić, auto Raf Gostyń. Chciałem przerobić dla was i pokazać Trafika, ale przyjechałem, już były sprzedane 2014, 2013 rok w 30 tam chyba 2000 złotych. No to fajna przebudowa, bo chciałem zrobić coś innego. No, ale wracając do tego, sprawdźcie te rzeczy. Sprawdźcie sobie karoserię, czy nie jest pobijana, czy coś. Wiadomo, zawsze idzie spolerować, zawsze idzie obkleić auto, ale to są dodatkowe koszta. Ja na przykład opony sobie nowe wkładałem. Z jednej strony musicie założyć sobie taki budżet, gdzie będziecie mogli władować te pieniądze,
ale wtedy wiecie, że macie coś nowego. Ja na przykład jestem zadowolony, że sobie nową przetwornicę kupiłem, że sobie regulator napięcia, to wiadomo, że musiałem kupić. Akumulatory też sobie założyłem, po prostu inne. Ja opowiadałem, w jaki sposób akumulatory można sobie załatwić. Łatwym, tanim sposobem na złomie. Firmy niektóre duże, jak macie znajomych, duże firmy wymieniają akumulatory po 2 latach, bo się kończy gwarancja z wózków widłowych i tak właśnie te akumulatory do mnie trafiły. Więc dziękuję ogólnie. No i co? Szafki możecie zagospodarować. Zobaczcie ułożenie w ogóle, czy wam pasuje, nie? Co możecie rozwalić, co możecie po prostu przebudować, przearanżować. No, dobra, idziemy pilnować jedzonka. Teraz będziemy troszkę pichcić i kontynuujemy dalej. Mam takie pytanie ogólnie jeszcze przy okazji. Jak ktoś ma taką balię, czy u was też tak się osadza kamień? 2-3 zagotowania wody. Zachęcam też do obejrzenia naszego vloga, gdzie tworzymy tutaj karta. Będziemy tworzyć glamping z namiotami sferycznymi i ta balia wyląduje tam właśnie dla was. Będziecie mogli przyjechać. No i oczywiście jednak będę robić stanowiska dla kamperów. Będziecie też mogli tam wpadać do Puszczy Noteckiej. Jak masz ochotę, obejrzyj inne vlogi, co będziemy tworzyć. A teraz zajmujemy się pichceniem, bo van life to też jedzenie. Dobra. To lecimy na spontanie. Ładujemy wszystko do naszego woka. Wstępna obróbka już jest zrobiona. Ładnie nam tu przydymia dymiarka. To są pałeczki kurczaka po azjatycku. Fajna sprawa. Aha, a propos tego. Będę pokazywać czasami kuchcenia, gotowania, no i takie inne rzeczy, które będziemy robić na glampingu dla was. Będziemy na przykład wędzić, będziemy piekli chleby. Uwielbiam to robić, nie jestem w tym nowicjuszem. W ogóle uwielbiam gotowanie. Troszeczkę soku z pomarańcza. Super sprawa. Trzeba się ufajdolić. Troszeczkę limonki. Ja już powiem wam, że jestem tak głodny. Ręce mi się trzęsą. Dzisiaj była dostawa. Jeszcze 2 dni izolacji mam. No jedzenie nie za bardzo na tej izolacji. Ale teraz imbirek. Pach, pach, pach. I co? I dajemy troszeczkę sosu. Nie za dużo. Ok. Troszeczkę niech się to teraz podjara i działamy dalej. W międzyczasie, jak się tam gotuje, pamiętacie te bluzy. Jak to my tu mamy? Tu mamy na plecach. Z uśmiechem przez życie, van life, free life. Nie ma lipy, jest to ogólnie wyszywane. 2 opcje. Van life, free life. 2 opcje. Szara i albo macie napis cały i logo nasze na przodzie, albo na tyle. Możecie mieć też na tyle. Nie ma problemu. Tak jak obiecałem, 1000 subskrypcji. Dziękuję wam. Naprawdę w tej chorobie to mi tak dało energii, uśmiechu, że już mi się chce działać. Zaraz opowiem, co trzeba zrobić, bo nie ma nic za darmo. Znaczy nie, już klikaliście ogólnie subskrypcje, to już jest dużo. To jest bardzo dużo. Chciałbym tak, żebyście napisali pod tym vlogiem z uśmiechem przez życie, van life, free life. Możecie dać serduszko jak chcecie. Napiszcie to i z tych osób wszystkich wybierzemy. Ja myślę, że do 15 marca się umawiamy i zamykamy po prostu temat. Więc z uśmiechem przez życie, van life, free life. Oczywiście z sumieniem waszym i serduszkiem
osoby, które subskrybują, mają szansę na to, bo potem ja to zweryfikuję, co i jak, dlatego że powiem Wam, dlaczego jestem bardzo Wam wdzięczny, że doceniliście tą pracę, którą wykonuję, bo jest Was 8%, a 92% osób tylko ogląda, więc zobaczcie, jaki mamy przeszczał 1000 subskrypcji, a 100 tysięcy, można powiedzieć, jest oglądających, więc jest to duży przeszczał, więc do tej pory, jak nie subskrybujesz, masz dzisiaj szansę, ciśnij po prostu subskrypcję, dzwoneczek. Co będziemy pokazywać w następnych vlogach? Dzisiaj pospoileruję trochę, jak się ogarniemy troszeczkę, bo jak wiecie, chcemy robić glamping, namioty sferyczne. Zrobiłem na temat tych namiotów krótką taką intro, pokazałem, jak te namioty wyglądają. Chcemy jechać do tej fabryki i chcemy Wam to pokazać na żywo, bo tam mają taki showroom, więc na pewno pojedziemy. Myślę, że w marcu pojedziemy tam, się ogarniemy z wszystkim. No teraz intensywnie też staramy się pracować, trochę nas to wyhamowało, no bo to przedsięwzięcie będzie bardzo duże. Chciałem, widzę, że po prostu interesuje Was temat jakby budowy kampera, bo to jest teraz cały czas na czasie od 2 lat. No nie wiem, raczej mi się nie uda, bo no, byłem napalony, już chciałem tą karetkę jedną kupić. Dlaczego? Bo nawet chciałem się zamienić z tą osobą na Chevroleta Camaro, który stoi w garażu, nie mam czasu, żeby nim jeździć. Podrzucę tutaj zdjęcie, jakby ktoś chciał, za 25 tysięcy oddam i te pieniądze przeznaczę po prostu na glamping, na jakąś saunę na przykład, albo na coś. Więc jak ktoś ma ochotę, naprawdę auto fajne, klasyk, ja mam je ubezpieczone na 33 tysiące złotych wartości, auto fajnie chodzi. Kupione też od znajomego, więc bardzo, on ma przejechane tylko 70 tysięcy mil, więc to jest 110 tysięcy kilometrów. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu. Kampera nie będę sprzedawać, bo nie będę miał czym jeździć, a chcę jeździć. No i co do naszego jakby podróżowania. Jak ktoś by mi mógł podać jakąś konkretną antenę i konkretne, jak to się mówi, router, bo będziemy musieli mieć internet, żeby pracować zdalnie. Momencik, słyszę, że się tam gotuje, więc muszę zamieszać. Dobra, pokażę Wam, co dalej. Dalej wrzucamy czosnek. Sorry, że tak skaczemy, ale nawet dobrą wiadomość teraz dostałem. Już Wam mówię, dlaczego. Dlatego, że zadzwonił do mnie lekarz i mówi, jak chcesz sobie skrócić kwarantannę, to zasuwaj na test jutro. Dobra wiadomość. Więc są nowe przepisy od jutra, że też nie będę miał przedłużone, jakby czasem nawet mi wyszło dodatnie. Jak się dobrze czuję po... My jako medyczni mamy 7 dni. Prawdziwy facet gotuje paluchami. Po co ten miodzik? Teraz ten miodzik tutaj z boku się troszeczkę glazura się zrobi taka i potem wymieszamy to wszystko. A jedna rzecz, czego mi brakowało. Lecimy. Skórka od pomarańcza. Będzie fajny jeszcze taki dodatkowy smaczek. O, nawet pachnie fajnie. Spoko. Dodamy jeszcze tutaj tej. Super. Powiem Wam, że lubię gotować. Drugi nawet vlog bym taki mógł zorganizować sobie, ale nie chcę się rozpraszać. No i powiem Wam, że lubię gotować tylko w plenerze. Taka dziwota. Dlatego też Wam pokażę na glampingu kociołki, jak się robi fajne, wędzenia. Ogólnie będziemy robić też spiżarnię, tam taką ziemiankę. Nie robiłem nigdy, to znaczy tyndylizowałem kiełbasy różne i takie rzeczy, ale nigdy nie robiłem kiszonek, więc zaczniemy uczyć się robić kiszonki. Też fajna sprawa, zrobimy w ogóle takie produkty preperskie. W tej puszczy będę Was mógł tam gościć, częstować takimi rzeczami. Tam będziemy ogarniać też mleko, będziemy ogarniać własne sery robić,
takie tylko na własne potrzeby. Oczywiście będziemy też sobie robić jakieś kwaśne mleko, no takie zdrowsze żywienie. Jajeczka zawsze tam mogę sobie wziąć po prostu od gospodarza z boku, więc dobra, działamy, siadamy i gadamy. A więc jeszcze raz, bo już trochę się rozproszyłem, bo ciągle pilnuję tu gotowania, woda mi się wylewa i inne rzeczy. Potrzebujemy internetu, potrzebujemy jakiejś anteny i w tym roku nasze podróżowanie będzie troszeczkę inne. No nie będziemy tak na dziko jak kiedyś, chyba że znajdziemy miejsca, gdzie będzie spoko internet. Po prostu będziemy raczej po kempingach. Pierwszy taki kierunek, który chcemy, to chcemy to w czerwcu, póki ludzi nie ma i w ogóle, chociaż i tak chyba już są w czerwcu też, Półwysep Helski. Chałupy, kitesurfing, takie rzeczy tam chciałbym sobie ogarniać. Pracę będziemy mieli raczej po 18 godzinie dopiero, zdalnie. A cały dzień możemy się ogarniać, co chcemy, więc rowery też będziemy mieli. Taka dobra wiadomość, dojrzeliśmy do tego, żeby mieć znów owczarka. Szukamy, jak ktoś ma wspaniałą hodowlę owczarków długowłosych, suczkę potrzebujemy. Spoko, dajcie cynka, będziemy rozmawiać. Nie musi być to na teraz, może to być na maja, może być na czerwca, obojętnie. Dobra, skakam z tematu na temat. No, więc na pewno ten półwysep. Dużo czasu spędzamy też nad organizacją tego grampingu. Stwierdziłem, że nie będę się z tym spieszyć, ale jak ktoś ma doświadczenie w budowie podestów na takie namioty, albo w ogóle podestów, tarasów i chciałby przyjechać do mnie na przykład na 4 dni albo na ileś tam czasu, pomóc nam, oczywiście normalnie też zapłacę, to spoko, fajnie, zgłaszajcie się, spędzimy fajnie czas. Puszcza Notecka ma naprawdę dużo, dużo rzeczy, które można tam robić i które można sobie zwiedzać, jeździć. Zobaczcie. Będziemy jeździć, łódki wozić, będziemy sobie pływać, kajaki zorganizujemy, rowery, więc samochód już do tego jest. Mam wytyczone drogi w puszczy, którymi mogę się poruszać z nadleśnictwem, więc spoko. No i co? No i cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że te 1000 subskrypcji żeśmy osiągnęli razem, wspólnie. No nie było łatwo, bo no, ale 30 filmów i taki efekt to też super sprawa. No niestety nie będę na chwilę obecną kręcić tydzień w tydzień jakiegoś filmu, bo nie chciałbym was bezsensownymi rzeczami zawalać, ale naprawdę przy wyborze karetki zwróćcie na to uwagę, co będziecie musieli dodatkowo zrobić. Najważniejsze to fajna zabudowa też, nie? Bo to dużo też czasu pochłania i jak ktoś nie ma smykałki do tego i w ogóle, no to nie będzie to po prostu... Po pierwsze, to jest też tworzywo, więc jest lekkie. Moje auto zatankowane na full z zbiornikiem pełnym paliwa i wody i w ogóle mieści się w 3 tonach, więc powiem wam, że jak tu wszystko te bagażniki, rowery, sama markiza waży z 35 kilo, weźcie pod uwagę sobie, to wszystko... Te 3 tony ogólnie spokojnie jestem na full zatankowany, do wyjazdu wkładacie tylko ciuchy, więc spoko luz. Dobra wersja, ja mam L2. Są sposoby na prysznic przy takiej wersji, nawet przy tej karetce. No, dostałem ostatnio taki komentarz w momencie, gdy powiedziałeś, że prysznic jest przereklamowany i chyba tylko to usłyszał, mówi: wyłączyłem cię, przestałem cię oglądać. Fajna sprawa, uśmiałem się trochę z żoną, tak jakbyśmy brudasy byli, chodzili w ogóle nie myci. W tym samym vlogu mówiłem też o tym, że mamy prysznic zewnętrzny i myjemy się prysznicem zewnętrznym, jak jeździmy, to stajemy na mopach, a co 3-4 dni musieliśmy tak zjeżdżać na serwis, zrzucić szarą wodę, napełnić wodę, więc korzystaliśmy z bardzo wygodnych, ciepłych, estetycznych kempingów, bo te kempingi ogólnie teraz już są naprawdę na wysokim poziomie i też nie za duże pieniądze tak naprawdę, więc kto co lubi. Fajnie po prostu być trochę na dziko, ale czasami fajnie też wjechać do takiej cywilizacji, nie trzeba uciekać ogólnie
i się bronić, chociaż niektórzy lubią typowo na dziko, ale z drugiej strony też poznajemy innych karawaningowców, innych ludzi, więc nie ograniczajmy się, róbmy to, co lubimy ogólnie. No i tym wszystkim, co komentują, dajcie łapkę w dół od razu. Szkoda, że tego nie widać, ale ja widzę na swoim kanale. Po prostu, każdy ma swoje zdanie, ja nie krytykuję, czy ktoś się szczepi, czy ktoś się nie szczepi, no na przykład. No, więc uśmiechu Wam życzę, napiszcie pod tym vlogiem z uśmiechem przez życie Van Life Free Life. Jak macie ochotę, dodajcie jeszcze do tego serduszko, zwiększy to nam zasięg. Na końcu filmu dam linka do tych namiotów sferycznych, zobaczycie, po prostu nie każdy wie, jak to wygląda, zobaczycie, jak to wygląda, co chcemy robić. No i zachęcam do oglądania naszego kanału, bo no, będzie się działo. No, myślę, że ten, kto z nami jest, to zostanie z nami i na chwilę obecną żadnego vloga nie zamykam, więc działamy cały czas, uśmiechu cały czas szukamy. Szukamy też vanlife'owania, będziemy na pewno w tym roku jeździć. No i tej wolności Wam wszystkim życzę, bo to najważniejsze, żeby ludzie się nie stłamsili, to co się dzieje w ogóle. Róbcie swoje, bo i tak nie macie wpływu na to zbytnio. Wpływ to nawet nie wiem, czy jest ogólnie, gdy się idzie głosować, ale trzeba iść głosować, bo przynajmniej nie będziemy sobie wyrzucać, że to przeze mnie. No, to nic. Ja jeszcze Wam na koniec pokażę, jak moja potrawa wyszła. Piszcie komentarze ogólnie, co byście chcieli ewentualnie, żebym Wam podpowiedział też w tych karetkach. Ja chętnie odpowiem. Wiem, że to tak znów zrobiłem vloga szybko, no bo jestem taki, kurczę, w tej izolacji naładowany, że naprawdę ja zawsze tak na szybko, a potem jak surówkę oglądam, mówię, kurde, ale mówię, nie robimy dubli, wszystko musi być na flow. No, to piszcie, co byście chcieli też, jakieś pytania odnośnie karetek. Cieszę się ogólnie, że przekonaliście się do tego, że karetka fajna sprawa, tylko powiem Wam, że te czasy się troszeczkę zmieniły i te karetki też są droższe i kolega, który sprowadza karetki z Francji, mówi, że oni sobie już też tam drożej chcą za te karetki, więc też to troszkę się zmieniło. O, fajna sprawa. Wiecie co, od trzech miesięcy szukamy kampera dla moich rodziców i powiem Wam, że pułap od 97 roku do 2004 roku Fiat Ducato. W listopadzie, w grudniu, to te ceny były jeszcze tak, że za 70 tysięcy można było kupić. I powiem Wam, że dla nas wtedy wydawało się to drogo. A mamy już teraz luty i te ceny są już do 100 tysięcy nawet, nie? Więc to nie tylko w Polsce, bo w Polsce to czasami ulepy są ogólnie. Szukaliśmy w Niemczech, licytowaliśmy auta po 15 tysięcy nawet euro. Kurczę, licytacji nie wygrywaliśmy. To jest szok, co się porobiło ogólnie z tymi kamperami. Cały czas szukamy. Jak ktoś ma ogólnie do 70 tysięcy kampera Fiata Ducato w tych przedziałach 2000 rok, 2004, chętnie, jak jest sprawny, nie ma wilgoci, kupimy. No. No, to wreszcie. Trzymajcie się, uśmiechu Wam życzę. Piszcie pod tym kanałem z uśmiechem przez życie Van Life Free Life. 3 bluzy rozlosuję. I dla jeszcze jednej lub dwóch osób zorganizuję kubki termiczne. Więc w sumie 5 osób wylosuję. Zobaczcie, glazurka się już robi. No i tym miłym akcentem jednak już będę się w końcu z Wami żegnać. Zauważyliście, że nie mogę się zawsze z Wami pożegnać. Ktoś mi powiedział, masz parcie na szkło. Ogólnie lubię kręcić filmy, nie lubię siebie oglądać, ale lubię gadać do Was. Trzymajcie się jeszcze raz. Siema.